Awantura pomiędzy Pawłem Jóźwiakiem i Marcinem Dubielem. Na wstępie jeszcze tylko zaproszę Cię do zasubskrybowania kanału, aby nie pominąć żadnego filmu, a teraz zaczynamy materiał. Pierwsza konferencja przed High League 6 już za nami i trzeba przyznać, że nie należała ona do najbardziej najciekawszych i najbardziej dymogennych konferencji w historii, a potwierdzać to może fakt, że jedynym ciekawym momentem było wejście Dara 2. Jednak w przeciwieństwie do samej konferencji, o wiele ciekawiej było w kulisach. Jak możemy się dowiedzieć, w kuluarach doszło do spięcia pomiędzy Pawłem Jóźwiakiem a Marcinem Dubielem. Genezą sporu miały być nie najlepsze relacje pomiędzy panami po ostatniej gali Fame, a ogniem zapalnym było wyciągnięcie ręki przez Marcina w kierunku prezesa FEN. Jak możemy zobaczyć na filmie, Marcin Dubiel podczas awantury, nie przebrając słowach, zarzucał Jóźwiakowi, że ten oszukał pieniężnie jego przyjaciół występujących na gali Prime MMA. Jeśli nawet nie masz wstydu, żeby powiedzieć o tym. Wszystkich wywołałeś, tam wszystkim, a później na koniec nawet nie mogłeś się przyznać, że to ty. Ubliżałeś mi do mnie z ręką, podjeżdżasz, kurwa. Nie podszedłem do ciebie z ręką, myślałem, że widziałem, co tam się dba. Tak nie widzę, wszyscy się okulary, jak możemy się dowiedzieć z wywiadów, według Pawła Jóźwiaka ich konflikt miał rozpocząć się po nieprzychylnych słowach, jakie wypowiadał Marcin Dubiel w kierunku prezesa FEN, podczas gdy ten walczył z Boxdelem. Podczas walki cały czas bardzo brzydko dopingował, ubliżając mi i tak dalej. Dodał bardzo brzydki wpis na profilu Fejmu, że Jóźwiaka garze powinni mu zabrać i przeznaczyć na ludzi oszukanych w Prime. Natomiast Marcin Dubiel zaprzecza tym oskarżeniom, dodając, że Paweł Jóźwiak jest oszustem i nie wolno wierzyć w jego słowa. Powiedziałeś na scenie, jeżeli dobrze pamiętam, że Paweł jest albo kłamcą, albo oszustem. Się zastanawiam, czy aż tak mocno chciałeś w to wejść, żeby rzucać takie oskarżenia, że kogokolwiek oszukiwał. Wiesz co, no nie wiem. Szczególnie, że Paweł cały czas mówi, że on nie ma nic wspólnego z Prime'em. No tak, ale to jest właśnie kłamstwo, to jest oszustwo i tyle, no, bo to on jakby pociąga tam za sznurki. Mateusz Kaniowski, chcąc wyciągnąć z tej sytuacji trochę więcej, dopytywał się zarówno Marcina Dubiela, jak i Pawła Jóźwiaka o możliwość ewentualnego starcia pomiędzy nimi i obydwaj chętnie przystali na taką propozycję. Jak widać, do szóstej gali High League jest jeszcze trochę czasu, a już szykują się nam powoli zestawienia na kolejną edycję. I trzeba przyznać, że zestawienie prawie 50-letniego Pawła Jóźwiaka z młodym Marcinem Dubielem byłoby mocno frikowym zestawieniem. Oraz widać, że w tym przypadku nie jest to udawany konflikt pod publiczkę. Standardowo sekcja komentarzy należy do Was, a jeśli materiał Cię zaciekawił, to zostaw po sobie łapkę w górę i subskrypcję na kanale, jeśli jesteś nowy. A ja tymczasem się żegnam, siemaneczko i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!